jest nas więcej, sprowokuj z nami równość. Ta kampania społeczna nie dzieje się w próżni, jest ona efektem projektu, który trwa już od 2 lat, który prowadzi Tęczowe Opole. Zaangażowane jest to całe stowarzyszenie, jak również osoby, które zaprosiliśmy w ramach Akademii, ale o szczegółach opowiedzą po pierwsze osoby koordynujące ten projekt, czyli Sandra Mazur, Maja Kopeć, Mikołaj Dzięciołowski, to są osoby koordynujące i za chwilę zaproszę je do głosu, żeby powiedziały, na czym polega ten projekt i skąd się wzięła kampania, ale są też z nami na konferencji osoby, które były wprost zaangażowane w tworzenie kampanii społecznej. Był raport wydany przez nas na temat sytuacji społecznej osób LGBT+ z województwa opolskiego. Po drugie, zainicjowaliśmy Akademię Młodego Lidera i Liderki LGBT, która ma na celu wsparcie społeczności w mniejszych miastach województwa opolskiego. No, głównie też po to, żeby pokazać, że w mniejszych miastach też jest społeczność queerowa i też warto dla nich stworzyć taką przestrzeń do integracji i spotkań i inicjowania dalszych działań. A po trzecie, powiemy dzisiaj również o kampanii społecznej. Akademia to są przede wszystkim osoby, 10 naszych osób liderskich z całej Opolszczyzny, podzielone na miasta. Tworzą one satelity w Kędzierzynie Koźlu, w Nysie, w Strzelcach Opolskich oraz w Opolu. Organizują wydarzenia dla osób queerowych właśnie z tych mniejszych miejscowości. Akademia to także szkolenia, które przeprowadziliśmy dla nich, dla osób liderskich. Szkolenie z budowania społeczności, szkolenie z organizowania zgromadzeń, z samorzecznictwa, a także kampania społeczna, którą właśnie realizujemy i o której opowiedzą osoby liderskie. Jest duży problem z widocznością, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w jednym wielkim błędnym kole. Osoby z mniejszych miejscowości nie chcą się pokazywać, boją się homofobii, przez co no, też ich nie widać. Dlatego, gdy tworzyliśmy kampanię, przede wszystkim myśleliśmy o tym, w jaki sposób dodać im otuchy i dać nadzieję na przyszłość. Także właśnie pojawiły się takie piękne hasła, jak takie hasło, które tutaj trzymam. Jest to dosyć personalne hasło dla mnie i myślę, że są też osoby, które mogą jak najbardziej podzielić moje zdanie. Mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii ruszymy troszeczkę mniejsze miejscowości w województwie opolskim i będzie się działo trochę więcej queerowych wydarzeń. W ramach naszej kampanii wisi już 6 banerów, 2 w Nysie, 2 w Strzelcach Opolskich, 2 w Kędzierzynie Koźlu. Kędzierzyn Koźlu jest też moim miejscem działania. Kampania odbywa się w internecie i obejmuje swoim zasięgiem sporą część województwa opolskiego. Na banerach, a także na postach internetowych znajdują się kody QR, po których zeskanowani osoby queerowe mieszkające w tych mniejszych miejscowościach mogą się podzielić swoją historią, mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jak to jest być osobą queerową w mniejszej miejscowości, jak to jest być też osobą queerową w ogóle w województwie opolskim. Także planujemy wydruk wleb, które będą dystrybuowane zarówno w Opolu, ale także w mniejszych miejscowościach i miastach województwa opolskiego. I wszystkie osoby queerowe, które odbierają naszą dzisiejszą konferencję, zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami i swoją historią. Te historie już spływają do nas, one są poruszające, jest ich już kilkanaście w tym tygodniu. No i będziemy zastanawiać się, no osoby liderskie pewnie będą zastanawiać się, co dalej z tym robić, jak się podzielimy tymi historiami, żeby pociągnąć kampanię dalej. Także zachęcam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, dalszych rozwojów kampanii. W szczególności zachęcam Państwa do przyjścia jeszcze na konferencję podsumowującą cały projekt, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Centrum Aktywizacji Społecznej. No i ruszamy też z Marszem Równości. Niedługo, także za chwilę po kampanii będziemy już informować o Marszu Równości, który już 1 czerwca w Opolu.